zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, poczucie harmonii jest niemożliwe, kiedy są głodni. Co miesiąc wydajemy około 2000 porcji jedzenia, śniadania, lunche, obiady. Spójrz na ich twarze. Oni są głodni. Robimy to codziennie, 5 dni w tygodniu, 4 razy dziennie. I rodziny dzięki temu oszczędzają mnóstwo pieniędzy. Dzięki dostępowi do przyzwoitego jedzenia zaczęło przychodzić do nas więcej dzieci. Im musisz nałożyć większą porcję, bo oni szybko rosną. Pierwsza rzecz, którą szkoła powinna zapewnić każdemu dziecku, to jedzenie. Nie modlitwa, nie gadanie do flagi, nie oddawanie honorów, ale posiłek w dobrej atmosferze z przyjaciółmi. Gdy już mają pełne brzuchy, to są gotowi, żeby rozmawiać albo robić cokolwiek innego. A potem mają normalne lekcje: matematykę, nauki przyrodnicze, szachy, sport, angielski, technologię, jak w normalnej szkole. Ale nas wyróżnia to, że działamy poprzez zabawę, kreatywność i krąg zaufania. Na całym świecie panuje COVID. Jak sobie z tym radzicie? Ten rok był jednym z najgorszych, zwłaszcza dla tego regionu. 90% rodzin straciło pracę. Dlatego zapewniamy im jedzenie, leki i wsparcie. Hola, doña Sandrita. Hola. Gracias. Kto to weźmie? Kim va a cargar eso? Kata.